Zamiast karty, która jest w portfelu, mamy implant, który działa dokładnie tak samo jak karta, tylko znajduje się w naszym ciele. No, zawsze dla mnie było ważne to że możemy zrobić coś, czego jeszcze nie było. To zawsze mnie najbardziej kręciło, że mogę pójść drogą, którą jeszcze nikt nie szedł. Ludzie, którzy są naszymi klientami, to jest ta specyficzna grupa innowatorów. To jest ten 1%, który e, zrobi wszystko, żeby mieć te najnowsze technologie. Albo grupa tak zwanych biohackerów, czyli osób, które wszczepiają sobie różne rzeczy w ciało i generalnie chcą eksperymentować ze swoim ciałem. To jest ta nasza rewolucja i ta nasza innowacja, że e, no, chcemy to wszystko zmieścić w implancie i ten chaos odsiadł. Polega to na tym, że na podstawie e, rozproszenia światła wewnątrz naszego ciała jesteśmy w stanie obliczyć, a raczej dokładnie mówiąc, sztuczna inteligencja jest w stanie obliczyć, jakiemu poziomowi glukozy i każdej innej molekuły odpowiada właśnie dany stopień rozproszenia. W tym miejscu jest też kolejny implant. To jest płatniczy, to jest WalletMob, a, a to jest to... prototyp, który nie ma jeszcze tego komponentu optycznego. 770 miliardów dolarów. Tyle pieniędzy jest marnowane na leczenie, które jest nieskuteczne z uwagi na późną diagnozę. No, dotykamy rynku, gdzie dużo firm już poległo, i właśnie ten PR nie do końca jest dobry. To jest coś, co będzie miało ogromny wpływ na społeczeństwa i też na stan finansów wszystkich państw. Stworzył implant wszczepiany do ręki, po to, żeby tym implantem płacić. A następnie wszczepił go kilkuset Polakom. To nie science fiction, to fakt. Takie implanty stworzył Wojciech Paprota, który mówi o sobie, że jest po prostu innowatorem. Projekt nie do końca w Polsce się sprawdził, ale ten eksperyment wykorzystał, żeby tworzyć coś innego, dużo bardziej doniosłego. Żeby implantami wszczepianymi w rękę Polaków ratować w przyszłości nasze życia. I o tym jest rozmowa transhumanizmie, jak własną pasję i konsekwencje przekuć w sukces i oczywiście o technologii. Cześć Wojtku. Cześć Marek, miło Cię widzieć po latach. E, no właśnie, ja nawet nie wiem jak mam Cię nazwać, innowator, e, wizjoner? E, bo... Jak najbardziej jest to prawidłowe określenie, no ale na koniec dnia jestem przedsiębiorcą, który rozwija firmy, które mają na celu pomóc ludziom. No dobra, no to najpierw o wallet more, czyli o płatności chipem podskórnym. Czy w Polsce ktokolwiek płaci dzisiaj takim chipem? No to nawet. Jest, oczywiście, nawet mówimy, jest całkiem to jest. duża grupa ludzi, bo od momentu, kiedy zaczęliśmy rozwijać ten projekt i sprzedawać implanty oficjalnie na otwartym rynku, no to mamy kilka tysięcy sztuk sprzedanych, w tym w grupie tych klientów w Polsce jest całkiem dużo osób, więc myślę, że jest to kilkaset osób w Polsce. I opowiedz trochę o tym projekcie, bo część z naszych widzów w ogóle może albo nie pamiętać, albo nie słyszeć o tym projekcie, więc opowiedz, czym jest w ogóle płatność chipem podskórnym? Płatność implantem podskórnym, implantem bo tak podskórnym. się powinniśmy wyrażać, tak się w, powinniśmy w, tym wyrażać. Tym temacie, w tym temacie. Polega na tym, że zamiast karty, która jest w portfelu, mamy implant, który działa dokładnie tak samo jak karta, tylko znajduje się w naszym ciele, w naszej ręce dokładnie. Jest to... Właśnie pasywne urządzenie, czyli samo w sobie nie posiada żadnego źródła zasilania, i są na nim zapisane dane dotyczące naszego konta, z którego mają być zczarżowane pieniądze w momencie, kiedy ten implant przyłożymy do terminala, czyli klasyczne zastosowanie technologii NFC. Dotykamy do aktywnego taga, ściąga z nam z karty pieniądze w momencie, kiedy ta transakcja jest zaakceptowana i płatność jest dokonana, więc one-click access tak zwany. Jak, co się zmieniło od czasu naszego spotkania? Bo pamiętam, że przez całe lata ten obszar nie był w ogóle regulowany prawnie. W takim sensie, że nie jest to Implant medyczny, nie jest to żaden produkt medyczny, w związku z tym nie podlegał regulacjom e, e, prawa medycznego. Zgadza się i nic się nie zmieniło w tej kwestii. E, jeśli chodzi o ustawę o Generalnym Bezpieczeństwie Produktów, to jest ta ustawa, pod którą podlegamy. No to ona zawsze brzmiała tak samo i nie znosi się na to, żeby została zmieniona. Czyli e, twórca produktu, niezależnie od tego, czy to jest Koszulka, stół czy, czy implant, e, mają wykazać, że nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby produkt e, był niebezpieczny dla człowieka. E, w naszym przypadku, żeby pokazać, że faktycznie nie ma takich przesłanek, zrobiliśmy testy dotyczące toksyczności, dotyczące irytacji. I laboratorium niezależne, które normalnie zajmuje się certyfikacją wyrobów medycznych, no, faktycznie przyznało rację, że implant jest w pełni bezpieczny. I z praktycznej perspektywy, to nasz implant postrzegany jest jako. E, jako coś, co możemy nazwać permanentnym piercingiem. Czyli wiesz pewnie, że są na świecie takie, e, powiedzmy, elementy, które możesz wszczepić pod skórę tylko dla kwestii estetycznych. I to jest dokładnie ta sama kategoria produktów, takie same e, wyroby, Hirsingowe również muszą pokazać, że, a raczej producenci tych wyrobów również muszą pokazać, że no, nie będzie to ze szkodą dla człowieka. Że ludzie sobie robią sobie siebie ryby yy, i takie tam różne. Tak, można doczepić sobie rogi, jak ktoś bardzo chce Weź. i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to, to, to jest ta sama kategoria produktów. Co do implantów medycznych, to jest tutaj bardzo wyraźne rozróżnienie, że implant, a raczej urządzenie jakiekolwiek staje się wyrobem w medycznym, kiedy ma jakikolwiek wpływ na nasze zdrowie, czyli że albo coś monitoruje, albo poprawia stan zdrowia, albo zapobiega czemuś. No i w tym przypadku, kiedy rozwijamy już implant e, WalletMed, gdzie monitorujemy różne rzeczy, no to to już jest zupełnie inna liga produktów i zupełnie inne regulacje. Zaraz porozmawiamy o WalletMed. E, jeszcze wracając do tego WalletMore. E, czy... E... Nie zawiodło Cię trochę to, że ten projekt, produkt nie stał się masowy, że ludzie jednak boją się wszczepiać pod skórę e, chipy? E, nie, szczerze mówiąc nie, bo e, nie miałem za bardzo oczekiwań na takiej zasadzie, że oto już będzie produkt, który sprawi, że po dwóch latach e, nikt, nikt inny nie będzie używał kart, telefonów itd., itd. Wiedziałem, że to jest długa gra, ale to była gra, w którą zawsze chciałem grać i... Mhm. E, Ogromnie dużo się nauczyłem, i dzięki temu, jakie lekcje odbyliśmy i co tak naprawdę rynek nam powiedział, e, jestem, jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Byłem no właśnie, pitawię. co powiedział? Co powiedział? E, co powiedział? To zacznijmy od tego, co się obecnie dzieje z tym OLED Morem no i, i jak nasza historia wyglądała przez ostatnie. E, Trzy lata już tak naprawdę od momentu, kiedy został on pierwszy raz zaoferowany publicznie, no to ludzie, którzy są naszymi klientami, to jest ta specyficzna grupa innowatorów. To jest ten jeden procent, chociaż nawet mniej niż jeden procent, który zrobi wszystko, żeby mieć te najnowsze technologie, albo grupa tak zwanych biohackerów, czyli osób, które wszczepiają sobie różne rzeczy w ciało i generalnie chcą eksperymentować ze swoim ciałem. I w momencie, kiedy zadajemy sobie pytanie, który powinien sobie zadać każdy przedsiębiorca czy każdy startuper, jaki problem rozwiązuje mój produkt, no to odpowiedź jest taka, że no okej, okay, ten proces płatności jest bezpieczniejszy, jest wygodniejszy, ale czy faktycznie to jest problem, że ludzie uważają, że płatność jest niebezpieczna, niewygodna? No nie, no, no nie ma czegoś takiego. I to jest ta lekcja, którą odrobiliśmy i to jest to, co powiedział nam rynek. I w momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że Hej, to nie jest do końca problem, który powinniśmy rozwiązywać, no to wtedy powstał piwot. Opowiadaj dalej w takim razie. Opowiadam Czym dalej. Czym jest owy piwot? Owy piwot jest projektem właśnie Wallet, -Med, który tu już wspomnieliśmy. I jest właśnie reakcją na to, co nam rynek powiedział, czyli jaki jest potencjał na to, żeby wykorzystywać implanty podskórne. Taki, żeby faktycznie rozwiązywać problem, z którym ludzie się zmagają. A jaki, z jakim problemem się zmagają, który może rozwiązywać implant? Monitorowanie poszczególnych parametrów życiowych. Pierwszy i chyba najlepszy przykład, którym też się teraz zajmujemy, to są cukrzycy. Wyobraź sobie, jakie są obecnie dostępne metody na mierzenie cukru w momencie, kiedy jesteś cukrzykiem. No, inwazyjne, tak? Czyli tak. I, i, i naruszenie tkanki łącznej czy tkanki skórnej. Tak. E, masz alternatywy następujące. Albo możesz e, się nakłuwać kilka razy dziennie, w zależności od tego, jakie masz potrzeby, jak bardzo no, są ekstremalne też te są, są te fluktuacje. Są te sensory, które są naklejane, tak. na przykład Freestyle Libre czy Dexcom. I są implanty, które są bardzo drogie, bo nawet kosztują kilka tysięcy złotych i również są wymienialne. Czyli po kilku miesiącach musisz coś takiego wyjąć operacyjnie, i Szczepić nowe. I co te wszystkie e, rzeczy mają ze sobą wspólnego? Mają wspólnego to, że za każdym razem występuje jakaś reakcja chemiczna czy biologiczna, która pokazuje nam, jaki jest poziom w tym przypadku glukozy. Czyli albo e, wrzucasz krew, raczej pasek z krwią do glukometru, który reaguje z tą krwią i pokazuje, jaka jest glukoza, albo enzym, który jest zawarty w e, takim implancie, e, czy w takiej naklejce, reaguje z glukozą i na tej podstawie daje nam wynik. I oznacza to, że każdy z, tych urządzeń, każdy z tych urządzeń musi być wymienialny. To jest, to jest urządzenie, które zawsze funkcjonuje max dwa tygodnie albo trzy miesiące w najlepszym przypadku. Więc zawsze jako cukrzyk masz ten problem w postaci albo nakuwania, albo wymieniania, no i oczywiście płacenia dużych, nawet powiedział, bajońskich sum za tego typu rozwiązania. I to jest problem, który implanty mogą rozwiązać, gdyż w naszym przypadku coś takiego będzie dożywotnie. Czyli co? Chcecie stworzyć implant do dożywotni, który wykorzystuje jaką technologię do badania poziomu glukozy? Technologię tworzycie? Tak, dokładnie, tak chcemy zrobić, i technologię, którą, technologia, którą wykorzystujemy, nazywa się spektrometria albo spektroskopia, jak mhm. kto woli e, Ramanowska. E, polega to na tym, że na podstawie e, rozproszenia światła wewnątrz naszego ciała jesteśmy w stanie obliczyć, a raczej Dokładnie mówiąc, sztuczna inteligencja jest w stanie obliczyć jakiemu poziomowi, poziomowi glukozy i każdego innego, każdej innej molekuły e, odpowiada właśnie dany stopień rozproszenia. I to jest technologia, która e, jest z nami już od wielu, wielu lat. Ale no tak, tak, to na... jest biomarker cyfrowy, można powiedzieć. Coś w tym stylu, można to mm -hmm. tak nazwać, ale. E... Najważniejsze w tej wszystkim jest to, że ta technologia jest w pełni optyczna. I co to oznacza? Że nie ma żadnego komponentu, żadnej substancji, żadnego enzymu, czegokolwiek, co by się wyczerpywało i tym samym sprawiało, że na przykład po dwóch tygodniach czy trzech miesiącach taki produkt byłby rozkalibrowany. I co to oznacza, że nie byłby nazywany certyfikowanym wyrobem no tak. medycznym? Wiem, że przerywam Wam oglądanie tego wywiadu, ale jeśli interesują Was treści, które tutaj udostępniamy, możecie pozostać z nami na dłużej i subskrybować. Nasz kanał. Nie boisz się tego, że będziecie wrzuceni do takiego ogromnego worka technologii, które od kilkudziesięciu lat obiecują bezinwazyjne badanie glukozy i których większość się nie sprawdza. Okazało się finalnie, że albo były skamami, albo były jednak niewydolne technologicznie. Wierzę, że ten sektor jest bardzo pełen. Tak, no dotykamy rynku, gdzie, gdzie dużo firm już poległo i właśnie ten PR nie do końca jest dobry. Ale po pierwsze. To nie jest bezinwazyjne mierzenie glukozy. Raczej to nie jest bezinwazyjna technologia do pomiaru glukozy, gdyż na koniec dnia ten implant trzeba wszczepić. Więc to jest jednokrotna inwazyjność. No ale później ten pomiar jest in vivo, czyli w ciele bezpośrednio. Nie jest to w takim razie ten Holy Grail, o którym mówiłeś wcześniej. Więc po pierwsze, myślę, że jest to taka obietnica, powiedzmy, nie pełna, ale już jest to krok od tego ostatecznego Świętego grala. I pytanie kolejne, czy nie boję się o to, że zostaniemy wrzuceni do takiego jednego wora? Nie. A dlaczego się nie boję? Ponieważ dane nam mówią o tym, że się nie powinniśmy bać, bo zrobiliśmy już pierwsze badania na świniach, we współpracy z Instytutem y, Fizjologii i Żywienia Zwierząt w Jabłonnej, y, które jasno nam pokazały, że tak, że da się to mierzyć. Mówię no o tych badaniach. Y, na początek wielkie podziękowania dla Polskiej Akademii Nauk i dla Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt, bez których to by się nie udało. To są nasi partnerzy w tym projekcie. Y, badania polegały na tym, że zasymulowaliśmy poprzez y, spektroskop Ramanowski implant w świniach, y, raczej Zasymulowaliśmy końcówkę implantu, która była zainstalowana w świniach. I zbieraliśmy właśnie te dane tak, jakby ten implant tam był. Tylko. W świni była tylko jedna końcówka, a druga końcówka była podczepiona do sprzętu, który znajdował się po prostu poza świnią, ale z uwagi na światłowody i wysokorozdzielczy laser, jednak mogliśmy zbierać dokładnie te same dane, jakie zbierałby implant. Następnie porównaliśmy te dane z Gold Standardem, czyli obecnie jest to wspomniany przez Ciebie sensor w Freestyle Libre produkowany mm -hmm. przez Abota i mieliśmy bardzo wysoką korelację, co oznacza, że Wyniki, które my mamy i które ma certyfikowany wyrób medyczny, są praktycznie takie same. I tutaj od razu chcę powiedzieć, że to jest ta przewaga urządzenia, które jest w ciele człowieka, nad urządzeniem, które jest poza ciałem. Bo no pewnie wszyscy z nas słyszeli już o różnych projektach, które za pomocą zegarka, pierścionka, jakiegokolwiek innego urządzenia miały właśnie mierzyć ten poziom glukozy bezinwazyjnie. Ale największy problem, jaki wszyscy mają, i to zaczynając od polskich czy niepolskich startupów, które działają w garażu, kończąc na Apple, które ma najwięcej pre, pre, patentów w tym i od 10 lat chyba próbują wdrożyć to do swojego smartwatcha. To mają ten sam problem. A jaki jest ten problem? To, że trzeba mierzyć coś pod skórą będąc nad skórą. I wyobraź sobie, że chcesz zobaczyć jak wygląda pogoda za oknem w momencie kiedy masz zasłonięte to okno jakimś przedmiotem, bo wyobraź sobie, że aby przejść do tego płynu międzykomórkowego, który jest naszym źródłem danych, to musisz przejść przez właśnie skórę, zabrudzając tej skóry Kolor tej skóry, raczej pigment, ilość potu na tej skórze, ilość owłosienia na tej skórze. I dla każdego człowieka to jest inne. Więc ciężko jest tak zbudować algorytm, żeby ten chaos informacyjny, który dobiega z każdej komórki, każdej molekuły, która stoi na drodze do tego płynu międzykomórkowego, żeby te wyniki ostatecznie były takie same z gold standardem. Więc to jest ta nasza rewolucja i ta nasza innowacja, że no, chcemy to wszystko zmieścić w implancie i ten chaos odsiać. Czy wy te wyniki badań gdzieś publikujecie? Będziemy publikować. Będzie. Piszemy obecnie papier naukowy. Jest to, jest to obecnie sfera, nad którą pracuje nasz CTO Jakub Buszyński. Jakub jest naukowcem, który związany jest z Politechniką Poznańską od wielu, wielu lat. I na pewno będzie to opublikowane też razem z, we współpracy z naukowcami, bo też muszę powiedzieć, że naukowcy z Politechniki Poznańskiej wykonali fantastyczną pracę wspierając nas przy wszystkich analizach, modelach bioinformatycznych i no, wszystkim, co jest związane z tą optyką. Wielka Poznańska i Pan to są partnerzy w tym projekcie? E, tak. Uh -huh. A powiedz mi, e, co dalej? No bo publikujecie no. pewnie esej w recenzowanym czasopiśmie naukowym. I co się, co się wydarzy dalej? E. <laughs> Da, to jeszcze raz podsumujmy, podsumujmy, gdzie jesteśmy. Zrobiliśmy badanie, które potwierdza, że ta technologia jest możliwa. Czyli tak naprawdę zamykamy usta wszystkim krytykom, którzy mówią, że nie, to nie da się badać tak, żeby to e, miało faktycznie przełożenie na, certyfikowane, na na certyfikację wyrobu medycznego. W momencie, kiedy mamy tą technologię już zwalidowaną, no to następnym krokiem jest miniaturyzacja tego sprzętu, który my mamy, do. Takiego poziomu, aby zmieścił się w implancie wielkości ziarenka ryżu. I taki implant, gdzie miałby być wszczepiony? Tak jak Na przykład tu. Tak jak twój Walletmore, który e, właśnie wallet, właśnie Jeżeli przyjrzę się tak. mojej ręce, to mamy już tutaj trochę więcej implantów od ostatniego momentu, kiedy się widzę, spotykaliśmy. Tak. To jest implant WalletMore, który był z nami, który był ze mną i w, w wywiadach z Tobą był pokazywany. Tak. E, to jest ta szlama. Tak. Ale jak tutaj się e, przyjrzymy, to w tym miejscu jest też kolejny implant. Mhm. Trochę mniejszy, i to jest to miejsce, gdzie. Ale to jest płatniczy jeszcze inny. Nie, nie, to jest płatniczy. To jest Wallet a to More, jest jaki? który jest. A to jest, ten to a to jest prototyp, który nie ma jeszcze tego komponentu optycznego. Czyli mhm. tak mniej więcej będzie ten implant wyglądał, tylko będzie pewnie z 2-3 mm dłuższy, aby dokoptować do niego ten komponent optyczny. Mhm. On już e, pokazuje, jak to będzie działać. E, gdy weźmiemy telefon z jakąkolwiek aplikacją e, NFC, no to. Po przyłożeniu zobaczymy, że tutaj będzie się świecić takie czerwone światełko. Sam testujesz na sobie własną technologię. Tak, jak najbardziej. No, jako osoba, która stoi tak naprawdę za tym projektem, to byłoby delikatnie, mówiąc, dziwne, jakbym tego nie robił. I y, mimo, że no, jest to coś, co nie jest oficjalnie jeszcze wyrobem medycznym i przeszło tylko wewnętrzne testy, no to ja się tego nie boję, bo doskonale wiem, co tam jest i doskonale wiem, czego mamy się spodziewać. Szukacie finansowania teraz pewnie na ten projekt? E, tak, jak najbardziej. Pamiętajmy, że jesteśmy w branży medtech. Branża medtech ma to do siebie, że tutaj zawsze jest potrzebne finansowanie, bo rozmawiamy cały czas o glukozie i Pierwszym, stop, pierwszym etapem do stworzenia tego produktu jest jak najbardziej miniaturyzacja i zaimplementowanie tego samego algorytmu, który mamy dla glukozy, tak żeby właśnie te wyniki były, były wiarygodne. Ale pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko glukoza. Za pomocą spektrometrii Ramanowskiej i tego samego implantu, czyli tego samego źródła danych, możemy mierzyć ponad tysiąc innych metabolitów w naszym ciele, bo jeżeli spojrzymy na. Te optyczne wyniki, które mamy, to to jest coś, co przypomina. Między, co przypomina trochę wykres kursu akcji na giełdzie. Więc to jest coś, co ma takie szczyty, co kilka nanometrów pewnie. I wysokość każdego ze szczytów jest skorelowana z poziomem wszystkich metabolitów, które się znajdują w tym naszym płynie międzykomórkowym. Więc po tym, jak zrobimy miniaturyzację glukozy, nie, przepraszam. Po tym, jak zrobimy miniaturyzację implantu, który będzie badać glukozę, będziemy, będziemy robić kolejne dodatki i elementy software'u, który nam pozwoli na, na mierzenie wszystkich innych metabolitów. Wiem, że przerywam Wam oglądanie wywiadu, więc bardzo krótko. Jeśli interesują Was treści, które tutaj udostępniamy, możecie wesprzeć nasze działania, wspierając nas, na Patronajcie. Skąd u Ciebie w ogóle pomysł na taką transhumanistyczną e, wizję przyszłości i na rozwiązywanie problemów trochę transhumanistycznie, czyli przez wszczepianie, ingerencję w tę nasze tkankę, najpierw płatność teraz badanie poziomu glukozy? Wiesz co, e, nie wiem, tak szczerze mówiąc. E, zawsze dla mnie było ważne to, że możemy zrobić coś, czego jeszcze nie było. To zawsze mnie najbardziej kręciło, że mogę pójść drogą, którą jeszcze nikt nie szedł, że mogę zrobić coś, co jest takim efektem wow i na koniec dnia jeszcze pomóc ludziom i rozwiązać jakiś realny problem, którego nikt nie wcześniej krytykuje nie rozumiał. Nie krytykujecie rodzina, znajomi, że się takich ciężkich wyzwań podejmujesz? Wiesz co? Zamiast standardową pracę przyjmować. Wiesz co? Czy krytykuję? To krytykuję to może nie jest dobre słowo, ale no wiesz, jak każdy przedsiębiorca, czy tam jak każdy startuper powinienem powiedzieć, Mam takie momenty, że jest to na tyle trudne, gdzie chcę to brzydko mówiąc, rzucić i zająć się zupełnie czymś innym na ciepłej posadce, ale e, wszyscy zawsze starają się mi powiedzieć, no taką drogę sobie wbrałeś, może byłbyś bardziej szczęśliwy, jakbyś i mniej spędzał czasu na e, fotelu psychologa. W momencie, kiedy byś e, robił coś, co robi większość ludzi, ale. Mhm. Wiesz, to jest trade-off. Mam takie marzenia, jakie mam, mam takie ambicje, jakie mam, i nie zamieniłbym tego na żadną inną posadę i żadną inną działalność. Witamy w gronie tych, którzy spędzają czas w gabinecie psychologa. Dziękuję. A, bo, Wojtek, jeszcze jedno pytanie. Czy nie boisz się trochę tego, że w Polsce nie ma kapitału inwestycyjnego, otwartego na aż takie ryzyko, że będziesz musiał szukać pieniędzy za granicą i uciekać z tym projektem poza Polskę? Wiesz co? To jest tutaj tak naprawdę odpowiedź do naszych widzów, szczególnie tych, którzy zastanawiają się nad e, wspieraniem tego typu projektów. E, trzeba być odważnym i trzeba wierzyć w takie projekty, bo faktycznie jest problem taki, gdzie ludzie tak naprawdę nie wierzą, że taki startup, który rozwiązuje tak głęboki problem, może stać się tak naprawdę gigantem w branży medycznej. E, czy polscy inwestorzy się tego boją? Tak, jak najbardziej się boją, ale pamiętajmy, że to właśnie na tego typu rozwiązaniach na technologii została zbudowana potęga Doliny Krzemowej, a nie na e, budowaniu domów i, robienia fli i robieniu flippingu, e, który obecnie jest chyba najbezpieczniejszym sposobem na pomnażanie swojego mm -hmm. kapitału. Więc e, do odważnych świat należy, i jeżeli e, się o tym nie przekonamy, no to nigdy nie dojdziemy do momentu, gdzie e, będziemy mogli mówić o naszym kraju, czy w danym regionie w naszym kraju, jako o tym. Zagłębiu technologicznym, czy, czy polskiej Dolinie Krzemowej. Więc tak, niestety muszę Ci przyznać rację, ale wierzę, że są jednostki, e, które myślą inaczej i z takimi chętnie również porozmawiam. To zapraszamy w takim razie do współpracy, wspieramy i trzymam kciuki, bo to jest bardzo, bardzo odważny projekt. Nawet nie wiem, czy nie odważniejszy niż ten pierwszy. Zdecydowanie jest to odważniejszy, gdyż na koniec dnia e, optyka o życie ludzkie. Tak, to, to jak najbardziej, bo pamiętajmy o dwóch. Na koniec chcę wszystkich zostawić z takimi dwoma liczbami, które zawsze pokazuję w swoich prezentacjach. Pierwsza: 41 milionów osób rocznie umiera z powodu e, chorób, które są za późno zdiagnozowane więcej niż populacja Polski. Druga liczba 770 miliardów dolarów. Tyle pieniędzy jest marnowane na leczenie, które jest nieskuteczne z uwagi na późną diagnozę. A co taki implant robi? No właśnie zapobiega temu, żebyśmy takie trudne choroby diagnozowali i diagnozowali je wcześniej. Więc to jest coś, co będzie miało ogromny wpływ na społeczeństwa. I też na stan finansów wszystkich państw, no bo na koniec dnia kto płaci za e, opiekę medyczną? Albo firmy ubezpieczeniowe, w zależności od tego, jaki mamy system, albo e, no, narodowe systemy zdrowotne, takie jak NFZ. Więc korzyści z tego są przede wszystkim dla nas, ale także dla państwa, które no, nie musi płacić za błędy związane z późną diagnostyką. Dziękuję za tą rozmowę. Dzięki również. A kontynuację tej rozmowy zobaczycie już niebawem na Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa, święcie nauki, kultury i technologii organizowanym przez Instytut Lema. Bądźcie na festiwalu z nami.